zbliża się w 10:30. Za chwilę pierwsi zawodnicy będą na mecie, lecz na nogach są od grubo ponad 6 godzin. Dzień zawodnika zaczyna się przed 4 rano od szybkiego śniadania. Przed 5 czołówka wyjeżdża z biwaku na ponad 300-kilometrowy OS wokół Pisco, na którym organizatorzy od razu rzucają ich na głęboką wodę lub raczej piasek. Boleśnie przekonał się o tym lider polskiego zespołu Kuba Przygoński, który spadł na 23 pozycję. W pierwszej części trasy miałem bardzo dobre tempo, jechałem z Gonzalvesem. Jechałem za nim i niestety on pojechał źle nawigacyjnie i pojechałem za nim. Nie mogliśmy znaleźć przez 10 km waypointa, czyli jeździliśmy w kółko. No, duży błąd. Z problemami borykał się nawet największy faworyt rajdu. Na papierze to tylko 240 km. Łatwizna, ale pogubiłem się w jednej z dolin. Z pustynią walczyli też pozostali polscy motocykliści. No, początek startowałem z 37 pozycji, to dwóch zawodników co 30 sekund, także był naprawdę duży gusz. I właściwie 60 km pierwsze to nie pamiętam, skupiałem się tylko na tym, żeby gdzieś nie uderzyć kołem w kamień i jechać po śladach. Taki etap, w którym było dużo niebezpiecznych miejsc, było też trochę wydm. Ogólnie no, na taki jak na pierwszy etap dosyć ciężko. Czachor zajmuje 28, a Dąbrowski 61 pozycję. Prowadzi Joan Barreda. Szybko jechałem. To był dobry etap. Przygody nie ominęły kierowców. No szkoda, żeśmy się pomylili nawigacyjnie sporo. W pewnym momencie żeśmy dwa kółka takie zrobili w jednym miejscu. Nawet mijając ich z Nasserem. Nasser też tam krążył. Ani razu nie ugrzęźliśmy na wydmach i to jest sukces. No natomiast auto nam się troszkę posypało. Przerywało wspomaganie kierownicy. Mieliśmy kilka awarii skrzyń biegów, które usuwaliśmy w trakcie jazdy praktycznie, no ale skończyło się to zablokowaniem na drugim biegu. Na szczęście na drugim, bo na drugim mogliśmy pokonać wydmy. Troszkę wolno jechaliśmy w szybkich partiach, wiadomo, ale gdybyśmy zostali na piątym biegu, to byśmy wydm nie pokonali. Zakopaliśmy się, zostaliśmy na szczycie. Musieliśmy wycofać, zostaliśmy na dole w leju. Chcieliśmy upiścić powietrze, żeby stamtąd wyjechać, bo za Chiny nie szło. Krzysztof Hołowczyc plasuje się na 8, Adam Małysz na 25, a Szymon Ruta na 36 pozycji. Liderem jest Stefan Peter Hansel. Rozważną jazdę kontynuuje za to Łukasz Łaskawiec, który zajmuje 19 pozycję. Jadę spokojnie te pierwsze etapy, mam swoją technikę, swój plan, jego się będę trzymał. Na kolejnym etapie zawodnicy poczują zapach wysokich wydm. Słowo dnia w konkursie Onetu brzmi wydmy. W OS-ie zawodnicy zjedzą posiłek, a następnie udadzą się na spoczynek. Lecz z każdym kolejnym odcinkiem zmęczenie będzie narastało w tempie geometrycznym. Marcin wyrwał Onet.